Konkurs Bohater Powstania odbył się w ramach ogólnopolskiej kampanii 1944 Zrozumieć Powstanie, współfinansowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach programu Wdzięczni Bohaterom Powstańcom Warszawskim. Powstanie warszawskie nie było walką o jedno miasto. Miał charakter symboliczny. Informacja o wybuchu zbrojnego powstania lotem błyskawicy rozlała się po Polsce. Tchnęła nadzieję. Od tego momentu Polacy żyją informacjami o sukcesach i porażkach powstańców. Chcą pomóc. Celem konkursu było przede wszystkim propagowanie wiedzy historycznej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych na temat przygotowań i przebiegu Powstania Warszawskiego oraz przybliżenie sylwetek bohaterów powstania, a także kształtowanie w uczniach narodowej dumy i odpowiedzialności za kraj. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 6, 7 i 8 z całej Polski. Zadaniem konkursowym było przedstawienie w formie wideo listu do wybranego bohatera Powstania Warszawskiego z uwzględnieniem książki Mirona Białoszewskiego Pamiętnik z Powstania Warszawskiego. Droga pani Mario Zofio Kędzierska, uczestniczko Powstania Warszawskiego, moja bohaterko. Gala rozdania nagród odbyła się 9 grudnia w Warszawie w jednym z centrów konferencyjnych. Na uroczystości obecny był uczestnik Powstania Warszawskiego, pan Jakub Tomasz Nowakowski, żołnierz zgrupowania AK Żniwiarz, który ze szczegółami odpowiadał na pytania uczestników oraz przedstawiciele Muzeum Powstania Warszawskiego. W gali wziął również udział prowadzący odcinki programu edukacyjnego 1944 Zrozumieć Powstanie, Vito Cassetti. Na galę przybyły wszystkie zwycięskie zespoły wraz z koordynatorami. Zostały przyznane 3 zwycięskie miejsca oraz 3 wyróżnienia. Wszyscy laureaci odebrali nagrody w postaci bonów upominkowych do znanej sieci księgarni, dyplomy oraz puchary. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.